Co zmotywowało pana, żeby wziąć udział w tym programie? Żona mi kazała. Nie, żartuję, ale ona faktycznie pierwszy raz zauważyła ogłoszenie o tym castingu. Zgłoś się, zobacz, no. No i się udało. A żona nie chciała? Żona nie chciała. Zdecydowanie wystarczy jej, że ja wystartowałem. A jestem ciekawy, jak wyglądało to pierwsze zetknięcie z wyspą? Jakie było pierwsze wydarzenie? Pierwsze wydarzenie... To było z wody, jak pamiętam, właśnie na, tak jak było na tej zajawce. Morze błękitne, niebo błękitne, piękna wyspa, palmy. No to taki inny świat zupełnie i pełna egzotyka. Potem jak się okazało, rafa taka sama jak co najmniej jak w Morzu Czerwonym. Potem się okazało, że dużo fajniejsza. No inne miejsce, inny świat. Pan tutaj czytam w bio jako najstarszy zawodnik. Jestem ciekaw, czy to pan był tam z największym doświadczeniem, to pan tam dowodził, pan dawał rady wszystkim? Może aż tak to nie było, ale nie było też i nie zaprzeczam i nie potwierdzam. Trzeba to obejrzeć wszystko. A między państwem, między uczestnikami była raczej przyjaźń czy rywalizacja? Rywalizacja była na konkursach, no bo musiała być, na tym to polegało. Natomiast po skończeniu konkursów to było absolutnie przyjacielskie podejście i ja przynajmniej nie zauważyłem tam rywalizacji. Może ona gdzieś tam była, bo jednak każdy ustalał sobie jakąś strategię, ale no, nie było tak to widoczne. A jak radziliście sobie państwo z głodem? Najgorsze jest pierwsze 3-4 dni. Potem jakoś organizm sobie to reguluje i już nie jest to takie straszne. A pierwsze parę dni to jest rzeczywiście, to w głowie wszystko siedzi, więc ciężko jest z tym walczyć. Czy przydała się służba wojskowa w tym programie? A nie wiem, bo ja nie byłem w wojsku. Ja nie byłem, ja mam kategoria D, nikt wojsko mnie nie chciało. Dobrze, to moje następne pytanie jednak, czego najbardziej brakowało na wyspie? No chyba jednak żarcia. To było to, po dwóch dniach to było takie dominujące uczucie i rozmowy na temat, co kto je na śniadanie, co kto najbardziej lubi, a jak smakuje schabowy, o takie rozmowy były na porządku dziennym. A jak wyglądały te polowania? Bo tutaj słyszę, że chodziliście państwo właśnie na polowania. No i jak tutaj to słyszymy, no to tak dziwnie nam to sobie wyobrazić, ciężko. Znaczy polowania to były na kraby i na ryby, no to tylko tego typu. No, żadnych większych zwierząt tam specjalnie nie było. Ale dawało radę tam łowić i ryby, i te kraby. Tak. To znowuż, ponieważ no, nikt się nie zetknął w ten sposób z łowieniem ryb czy krabów, no, trzeba się było wszystkiego nauczyć, ale nie są to jakieś trudne rzeczy, więc szybko opanowaliśmy. Pierwsze, co pan zrobił po powrocie do Polski z wyspy? Najeść się. Dosyta.